Kto wygra Jalla Kompas? Zaraz zobaczymy, no. Gdzie ten? To jest ten turniej, tak? Tych drużyn, co tu są, to dla mnie, kto by mógł tutaj wygrać Jalla Kompas, wam powiem. Dla mnie wygra to Eternal. Astral, to są tacy faworyci, nie? Eternal, Astralis, może Heroic. Może, tak? Ale nie jestem pewny co do tego Heroic. Tak to dla mnie tak to wygląda, nie? Bo Sashi to wątpię. Mieli taki jakiś chwilę, okres, że im szło, kurwa, nie? Ten skład, on prowadzony przez Hundena jest. Przez, kurwa, skurwysyna, który używał Coach Buga ostro, kurwa. To powinien być ban, kurwa, na 10 lat. Więc, no, nie wiem, raczej. NiP to, kurwa, gówna, tak? Przecież kto tu gra w tym NiPie, kurwa? Alex, Jezus, ja nie mogę oglądać tego gościa, nie? No, Rest to wiadomo, że w miarę okej jest, ale on też już nie jest takim zawodnikiem, był. Izak. No i wiemy, jaki jest Izak. Mamy Rinkla, który, kurwa, no... No i Maxter, tak? No to też nie jest jakiś skład, żeby wygrywać taki turniej, moim zdaniem. Średni. Mongols raczej nie wygra tego, nie? Wątpię. Top 15 HLTV, ale raczej nie wygra. Jak im ostatnio w ogóle w tych meczach poszło? Co grali? Jakieś grali mecze? Wygrali na Blitz, tak? No ale te Blitz też nie jest jakieś dobre, kurwa, no. To są też, kurwa, takie kutasy do bicia, no. Niby wzięli JKM'a i Nawka, ale to takie, wiesz, no. To nie jest jakieś super wzmocnienie, nie? Mongo lepsze niż Heroic? Oni są randomowi, wiecie? Uważam. Mogą zaskoczyć, mogą nie. No, ja ogólnie bym Mongołów nie stawiał, że wygrają. Bardziej bym skłonny, że Astralis wygra turniej i albo Eternal Fire. No Eternal Fire, kurwa, no. No sami wiecie, że oni, kurwa, no dobrze grają, nie? Jebani, kurwa, potrafią dobrze grać. Więc bardziej bym stawiał na Eternal Fire, nie? No też zobaczymy... Oni mają nawet trudną grupę w ogóle. Zobaczcie, jaka to jest grupa. Bad Boom, które jest dobre. Big, które no... Kurwa, no powiem wam, że oni... Są typami, którzy potrafią zaskakiwać, no. Na IM Dallas wygrali z FlyQuest i z Virtus Pro, kurwa, tak? No na pierwszej mapie podjazdu nie było, na drugiej już po dogrywce, no ale no grają coraz lepiej IMO. Wygrali na Virtus Pro z Elektronikiem, w ogóle ten Elektronik totalnie się nie sprawdza, co? Zauważyliście? Wyjebali Mira i ten Virtus Pro gra, kurwa, w chuj gorzej. Nie gra jakoś super przecież tego CS-a, nie? A miało być lepiej. Co sądzę o tym, że Hades i Dycha są na ławce? U mnie na YouTubie masz. Co sądzę o zmianach w ENC i dlaczego tak mogło się wydarzyć. Complexity jest w strasznym dołku ostatnio, słabo grają, więc ja w ogóle bym nie brał pod uwagę Complexity. I uważam, że no tutaj no przegrali do 6 na IM Dallas i 1-2 z Mouse, tak? Który Mouse, no po turniejach no zmęczone, bo wygrywają, to jest normalne, no, że ciężko. A tak to oni nie grają jakoś super, nie? Tutaj im lekko poszło, ale później to już ten mecz, te IMD, no to dla mnie to jest wielki chuj, nie? Że oni tu byli w półfinale, to dla mnie to jest jakaś, kurwa, parodia, nie? Że Complexity było w półfinale, kurwa, na ESL Pro League. Więc no nie ma co, kurwa, dla mnie oni to nie wygrają na pewno, nie? Syrson? Powiem wam tak, Syrson to był w chuj dobry zawodnik, w chuj. Bardzo dobry snajper to był, nie? Nawet jak sobie wejdziecie w statystyki, zobaczcie. On tutaj napierdalał, nie? On ogólnie napierdalał. Wcześniej w Big też dobrze grał, zobaczcie. Nie, no, jako snajper niemiecki gra, nieźle grał, nie? Zobaczcie. Nie ma tragedii na tym tier 1 poziomie, bo on cały czas grał na tier 1, nie? A po tym przejściu, jak był tym 0-0 Nation, grał dobrze tutaj też. Przeszedł do Big i kurwa, no... No nie wiem, no nie błyszczy, kurwa. Może ten CS dwójka chuj wie, nie? Hades of Fnatic Liquid? Nie, no na razie aż tak nie. No Liquid to, kurwa, jak oni chcą zmienić tak naprawdę. Zobaczcie, Liquid ma problem, nie? Bo Liquid, jeśli chce zmienić Kadiana, dajmy na to, nie? Patrzcie. Liquid, jeśli chce zmienić Kadiana, bo są plotki, że Kadiana chcą zmienić, no to mają przejebane, ponieważ... Kadiana chcą zmienić. Kaden jest snajperem i iglem, nie?
Tak, zmienią Kadiana, to muszą znaleźć Eagla i na dodatek snajpera. I tu jest przejebane. I tu jest przejebane, no nie? Jekindar, ale to się nie sprawdziło już. Jekindar iglował, kurwa, i jego skill, kurwa, zmalał także chuj. Nie, typ nie potrafi grać przecież, no. Gra jak gówno. I dlatego uważam, że on to, ja nie wiem, czy on wrócił swojej formy, nie? Skulls też gra piach, kurwa. No ten typ to jest taki bez mózgu, ja pierdolę. Jekindar to jeszcze, wiesz, typ ma mózg, w miarę ogarnia grę, nie? Ale ten skład, no to nie ma racji bytu, no. Oni, no... No Nav gra dobrze, on w miarę swoją rolę zawsze dobrze gra, gra taką wkurwiającą, tak? Twist, no to Twist, tak? No on zawsze był dobry. Ale no... Kadian, no kurwa, no nie wiem, no... Ja uważam, że Kadiana powinien zostawić, wyjebać Jekindara i Skullza, tych dwóch typów, no. Takie powinny pójść zmiany. Kadian powinien zostać, jak dla mnie. Bo teraz, słuchajcie, mają szukać snajpera i Eagla, no kogo oni wezmą? No nie ma, kurwa, kogo wziąć, nie? Co sądzę o Mangojesz? Chuj wie, Magnojesz, tak to jest. Nie śledziłem w ogóle jego gry, serio. No Hades wolny, ale co ci da Hades, jak Hades nie będzie iglował, kurwa. Oni muszą jeszcze Eagla znaleźć. Nie dość, że snajpera muszą znaleźć, to jeszcze Eagla, no. To jest przejebane, no. Może Polish Cadian, nie? Ale wiecie, w czym jest problem? Problem jest w tym, że nie każdy chce lecieć do US, nie? Nie każdy chce być w US, widzowie. To nie jest tak, że wy sobie polecicie, tak? Fajnie, jesteś w Liquid, ale nie każdy chce być w US, kurwa. To nie jest taka prosta sprawa, nie? Że każdy z Europy będzie chciał do Ameryki polecieć. To nie jest tak, no. Tu macie rodziny, wszystko, nie? To nie jest tak łatwo. Znaczy, ja uważam ogólnie, że tam na Eagla powinien pójść Mammon. No bo jednak mapę Overpass miał w małym paluszku, pamiętajcie. No i potrafi coś powiedzieć, nie? Ryknąć na kogoś. Więc no dobry wybór byłby. No i Shelly na wupkę za pana Kadiana, nie? No to kurwa. Mammon za kurwa Skullza i za Kadiana Shelly w oknie. Kurwa. Wydaje mi się, że to dobry byłby pik, co? Nie, no nie można powiedzieć, że Twist to sobie karierę zniszczył, stary, kurwa, ty. Jak możesz mówić, że psycha nie jest na największym poziomie, kurwa, stary? Takiemu zawodnikowi psycha nie siedzi, co ty? To nie polscy zawodnicy. Exus na coacha? Exus to, kurwa, na rifla. Nie, no to Twist to tam chuj, no on dobrze gra.